Siemano wszystkim, z tej strony Farel i witam w kolejnym poradniku z Jurassic Survival. Pokażę Wam kilka ciekawych sposobów na zdobycie broni, także serdecznie zapraszam. Najłatwiejszym sposobem na zdobycie broni na samym początku jest ich crafting. Możemy stworzyć na pierwszym levelu taką broń jak Spear, która wymaga palm logów, bambu oraz stone'a. Wszystkie te rzeczy możemy znaleźć na pierwszym biomie, na którym się respimy. Na poziomie 5 możemy już stworzyć taką broń jak klub, do której wymagane jest palm plank, refined bambo oraz animal roughhide. Skąd wziąć palm plank oraz refined bambo? Musimy stworzyć taki stół jak working bench z palm logów oraz bambusów. Następnie podchodzimy do stołu i umieszczamy rzeczy w tym miejscu. Po 4 minutach mamy jedną deskę, tak samo jest z bambusami. Po 4 minutach mamy refined bamboo. Po czym wchodzimy w system craftingu. Animal roughhide wypada nam z dinozaurów. Ja już mam tutaj nazdropionych troszeczkę. Po czym wchodzimy w system craftingu i możemy sobie stworzyć pierwszą broń. Drugą łatwą opcją na zdobycie broni jest event z pomocą humanitarną. Kiedy podróżujemy między strefami i zużyjemy ponad 40% energii, event powinien nam się pojawić. Następnie udajemy się na niego. W tym evencie musimy zdobyć skrzynkę, która się znajduje na środku biomu. Dlatego polecam przejść jak najmniej zauważonym przez dinozaury. W tej skrzyni możemy zawsze dostać broń palną lub broń białą. Jak widzicie, w moim przypadku jest to Ukri. Zabieramy wszystkie itemy i uciekamy z tej strefy. To jest najłatwiejszy sposób na zdobycie broni. Kolejnym sposobem na zdobycie broni jest odwiedzenie naszego sąsiada. W moim przypadku nazywa się on Land Rover. Kiedy jesteśmy już u naszego sąsiada, odwiedzamy na chwilę tylko jego biom i wracamy do swojej bazy. Po takiej niezapowiedzianej wizycie oburzony ma ochotę nas odwiedzić. Dlatego radzę być wyposażony w jakiś nóż, aby dać sobie z nim radę. Następnie podnosimy jego rzeczy. W moim przypadku wypadło tutaj cookhammer, threads, plant fiber, plecak i kilka ciekawych rzeczy. Kolejną opcją na zdobycie broni jest event z dealerem, który pojawi się co jakiś czas na naszej mapie. Podchodzimy do niego i pytamy, co ma nam do zaoferowania. Jak widzicie, za T-Rex X dałby mi patelnię. Za 5 skorupek dałby mi Ice Axa i za Green Skale dałby mi Beret. Wszystkie 3 itemy, które się tutaj znajdują, możemy wydropić w evencie z T-Rexem. Także to by było na tyle z tego poradnika. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w jakiś sposób. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i dołączajcie do grupy na Facebooku Jurassic Survival Polska. Trzymajcie się, cześć!